Witam. Na poprzednim wideokaście powiedzieliśmy sobie o tarciu i stratach przepływu. Dziś zacznę od typów przepływu cieczy hydraulicznej. Pierwszy będzie podział w zależności od ułożenia strugi cieczy. Wyróżniamy tutaj przepływ uwarstwiony, inaczej zwany laminarnym. W przypadku tego przepływu linie prądu cieczy są wzajemnie do siebie równoległe. Występuje on przy niewielkich prędkościach. Drugi typ to przepływ burzliwy, inaczej turbulentny. Występuje on przy większych prędkościach i charakteryzują go drobne ruchy poboczne cząstek oraz wzajemne ich mieszanie. Opory ruchu burzliwego są znacznie większe niż przepływu laminarnego. Średnią prędkość przepływu, po której przekroczeniu następuje przejście z ruchu laminarnego do burzliwego, nazywamy prędkością krytyczną. W zależności od zmian w czasie prędkości miejscowej i ciśnienia rozróżniamy przepływ zmienny i ustalony. Ten pierwszy to taki, w którym prędkość miejscowa i ciśnienie w każdym punkcie cieczy zmieniają się w czasie. To samo dzieje się też ze strumieniem objętości. W drugim przypadku wartości te pozostają stałe. Trzeci podział zależy od rodzaju sił wywołujących ruch cieczy. Tutaj wyróżniamy przepływ swobodny, który występuje, gdy struga cieczy nie zwilża całego obwodu przewodu, w którym płynie, a więc gdy w przewodzie istnieje zwierciadło cieczy. Z kolei przepływ wymuszony cieczy to taki, w którym struga całkowicie wypełnia przewód. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.